ze ściśniętym sercem w noc. Dziennik Górnośląskiego Żołnierza Wielkiej Wojny 1915-1918. Jest to historia prawdziwa, a wszystkie jej wspomnienia zostały spisane przez Alberta Adamskiego podczas I wojny światowej. Część druga. Na froncie w Belgii i we Francji. Belgia, 10 maja 1915. Wczesnym rankiem przejechaliśmy przez Liège, a nocą przejeżdżaliśmy przez Kolonię i Aquisgrán. Skończyło się już machanie do nas, bo ludność nie jest nam przychylna. Jedziemy też przez osławione Liwen. W Mons dostaliśmy aprowizację i był dłuższy postój, ponieważ ogłoszono atak lotniczy i wszyscy musieli zostać w wagonach. Wrogie samoloty jednak nie nadleciały. Wieczorem przybyliśmy do belgijskiego miasteczka Menin, gdzie opuściliśmy nasze bydlęce wagony. Jest piękny, ciepły dzień, ale czuć tu wojnę. Wszystko jest nastawione na przemieszczenia wojsk i nie widać żadnych cywilów. Dziwnie obca jest ta okolica. Wnet wszyscy są gotowi do marszu. W ciszy, każdy zanurzony w swoich myślach, wleczemy się, nie nawykli jeszcze do ciężkiego ekwipunku, w głąb nieznanej krainy. Marsz jest krótki, ale ciężki. Postój mamy na wielkiej płaskiej łące w pobliżu Heiluel. Cały transport ustawiono w sposób paradny w wielkim, otwartym czworoboku. Po dłuższym oczekiwaniu pojawia się kadra i pada zwyczajowe "Uwaga!" i tak dalej, jak w garnizonie podczas inspekcji, ale z tą różnicą, że wita nas dowódca regimentu w krótkiej, ale serdecznej przemowie. Zdaje się, że nadmierny tryl jest tu nieznany, bo nazywa się nas po prostu kamratami. Regiment, do którego zostaliśmy teraz włączeni, to 202 rezerwowy regiment piechoty. Podczas przydziału znalazłem się wraz z większością znanych mi z Wrocławia kamratów z 12 kompanii. Wszystko ciągle wygląda jak na poligonie, a jesteśmy przecież na wojnie. Widzieliśmy już pierwsze samoloty, które przypominały ogromne bociany, krążące wysoko w górze w rzadkich obłokach. Czyje to samoloty, tego nie da się dostrzec gołym okiem. Ale należą prawdopodobnie do wroga, bo zbierają się nad nami, zataczając wielkie koła. Dostrzegam 3-4 samoloty, a pomiędzy nimi wykwitają małe, białe chmurki. Te obłoczki pojawiają się nagle, jak wyczarowane, zawsze w pobliżu wzlatujących w górę samolotów. Obserwuję ten spektakl po raz pierwszy, a ze słów starszych kamratów, już doświadczonych w walce, wynika, że chodzi o wrogie samoloty, które są ostrzeliwane szrapnelami przez naszą artylerię. Mimo że samoloty nie znajdują się bezpośrednio nad nami, pada rozkaz. Przed samolotem kryj się! Rozkaz zupełnie mi nieznany, obcy wszystkim nam, nowym. Pomyślałem, że musimy szybko zagrzebać się w ziemi albo zniknąć w jakiś inny sposób. Ale do niczego takiego nie doszło. Każdy padł tylko płasko na ziemię, byle jak w rozproszeniu, i w spokoju oczekiwał, co będzie dalej. Słyszałem wyraźnie śpiewny szum maszyn lotniczych, do którego dołączyły głuche eksplozje pękających szrapneli. Pojawiły się też osobliwie brzęczące, bardziej śpiewne niż syczące tony. Tłumaczono nam, że to spadające odłamki pocisków. Pomyślałem sobie, że może być ciekawie oberwać czymś takim w głowę, nie dowiedziawszy się nawet, jak wygląda front. W każdym razie inaczej wyobrażałem sobie tę wojnę. Nagle ktoś zaczął krzyczeć. Inni się śmiali, a ja nie rozumiałem, jak można się śmiać w takiej sytuacji. Świetny postrzał, ojczyźniany! Cieszył się nieogolony facet w zgniecionej czapce polowej, po którym na pierwszy rzut oka było widać, że poznał już cały ten cyrk. Samoloty odleciały, wnet były daleko od nas. Zagrożenie minęło i tylko jeden z nas, świeżo przybyły, dostał swój postrzał ojczyźniany. Lekkie zranienie, bo odłamek albo kula utkwiły w ramieniu. Wnet wyruszamy dalej. Moja kompania musi wykonać jeszcze smutną powinność. Około kilometra na zachód, w cichym zagajniku otoczonym żywopłotem, leży cmentarz polowy. Kierujemy się tam,
by pochować kamrata z kompanii. Pogrzeb jest szybki, ale uroczysty. Po krótkiej przemowie salutujemy staremu kamratowi. Pod oddział oddaje 3 salwy honorowe i poległy, owinięty w swoją płachtę namiotową, w pełnym ekwipunku zostaje opuszczony do grobu. Następnego dnia na cmentarzu w rzędzie wielu spoczywających tu bohaterów pojawi się kolejny prosty drewniany krzyż z hełmem. Tymczasem nadchodzi wieczór, stopniowo zapada noc, a my docieramy do naszego dzisiejszego nocnego obozu niedaleko cmentarza. W zagajniku drzew liściastych stoją prymitywne drewniane baraki, od góry przykryte gałęziami. Tylko niektóre dorównują wielkością tym w Świętoszowie, ale nie są tak wygodne. W jednym z baraków mieści się około 80 ludzi albo i więcej. Nie ma stołów ani taboretów. Można siedzieć tylko po dwóch stronach legowiska, ale na czym? Słupki sterczące aż po sufit stoją w dwóch rzędach w odległości około 2 metrów od bocznych ścian. Od słupów do ścian przybito poziomo ramy. Na nich rozciągnięto drucianą siatkę, taką jak stosuje się na zwykłe płoty. I to jest leże, spód i rama łóżka. Takie legowiska piętrzą się nad sobą w 3 kondygnacjach po obydwu stronach izby. Po środku jest przejście szerokie na około 1,5 metra, biegnące przez całą długość baraku. Wejścia znajdują się w obydwu ścianach szczytowych. Nikt nie zastanawia się nad szukaniem lepszych kwater. Prędko, do środka, każdy musi sam zakrzątnąć się wokół wolnego jeszcze miejsca. Szybko odłożyć tornister, odpiąć płachtę namiotową, która służy jako materac do spania. Karabin i oporządzenie pasa zawiesza się na słupach przy swoim leżu, a tornister podłoży się pod głowę. Zrobiło się już dość ciemno, zwłaszcza w baraku, gdzie panuje całkowity mrok, ale nie wolno nam zapalić światła. Wielu rzeczy nie można tu robić, żeby nie zdradzić swojej obecności. Jak daleko stąd do frontu? Tego nie wiem, ale donośny grzmot dział wskazuje na to, że wojna jest tuż, tuż. Bardziej na wyczucie, nic prawie nie widząc, przynoszę w menażce ciepły posiłek, ryż z mięsem. Każdy dostaje pół menażki ze stojącej obok baraku kuchni polowej. Kto chce więcej, może iść po repetę. Ale ja z trudem wmuszam w siebie tę jedną porcję. Zmęczony, ale też pobudzony wielością nowych wydarzeń, kładę się na twarde legowisko, na którym nie da się wygodnie umościć. Nie mamy płaszczy. Czyżby były tu niepotrzebne? Nie wiem, jak długo spałem, ale było jeszcze całkiem ciemno, gdy ktoś poderwał mnie na nogi mocnym szturchnięciem. Jeszcze nieprzytomny zorientowałem się, że coś się dzieje. Usłyszałem wrzaski, rozkazy, głośne przekleństwa i dziką krzątaninę, ale wciąż nie wiedziałem, co to wszystko oznacza. Wszyscy natychmiast w gotowości z ekwipunkiem szturmowym! Krzyczał ktoś na okrągło. Mój Boże, co jest grane? Idziemy prosto do walki? Nie było jednak czasu na dłuższe zastanawianie się. Ktoś złapał mnie brutalnie za ramię i wrzasnął. Człowieku, nie jesteś jeszcze gotowy? Ruchy, ekwipunek szturmowy i zbiórka! Dobra, ale co to takiego ekwipunek szturmowy? Nic o tym jak dotąd nie słyszałem i chciałem zapytać o to wrzeszczącego. Ale ten zniknął, a w ciemnościach trudno się zorientować, kogo pytać. Na zewnątrz było słychać przekleństwa i w kółko powtarzane: zbiórka! Cholerne opieprzanie się kotów! Wyciągnijcie te niedorajdy! Oraz inne, niezbyt miłe odzywki. Złapałem w garść wszystkie moje rzeczy, płachtę namiotową i menażkę zapiąłem zupełnie nieprzepisowo na tornistrze i już byłem na zewnątrz. Większość nowych postąpiła podobnie, inni przyszli bez niczego. Oczywiście na zewnątrz już od dawna nie było tak ciemno jak w baraku. Gdy tylko kadra zobaczyła nas w nieprzepisowym wyposażeniu, wyzwiska zaczęły się od nowa. Teraz już całkiem otrzeźwiałem i natychmiast się połapałem, co oznacza ekwipunek szturmowy. Nie pytając i nie będąc pouczanym, dostrzegłem, że stojący w zbiórce mają tylko płachtę namiotową z menażką, przymocowaną do płachty z tyłu, które przypięli nad ramieniem. Nie mieli za to tornistrów z ich zawartością, ale poza tym przynieśli całą resztę. Pośpieszyłem, by zrobić tak samo. Rzuciłem zbędny tornister na legowisko i ustawiłem się w szeregu.
Po kilku minutach ruszyliśmy zwykłym krokiem marsz, w noc ze ściśniętym trwogą walącym sercem, ku nieznanemu celowi i losowi. Bezgłośnie, bez rozkazów, nawet polecenie wymarszu padło stłumionym głosem, ruszyliśmy w dwuszeregu w kierunku, z którego dochodziło coraz głośniejsze grzmienie artylerii. Ja, a prawdopodobnie także wszyscy inni, myślałem, że z pewnością rzucą nas w środek bitwy, ale stało się inaczej. Po około pół godzinie marszu rozjaśniło się, świtało i dotarliśmy na właściwą drogę, a wtedy podjechał do nas ktoś konno i rozkazał. Kompania! Stać! W kolumnie grupami w lewo! Marsz! Kompania równym krokiem! Marsz! A potem, po chwili, gdy już, jak wynika to z rozkazów, maszerowaliśmy z powrotem, padł rozkaz. Śpiew! I natychmiast starzy zaczęli śpiewać. A my dołączyliśmy do nich gromadnie. Uradowani z nieoczekiwanej zmiany tak wrzeszczeliśmy, że dowódca kompanii nie szczędził pochwał. Nigdy nie dowiedzieliśmy się, czy był to alarm próbny, czy faktyczny. Niektóre sprawy pozostają tajemnicą dowództwa. Gdy dotarliśmy do baraku, było już jasno i o dalszym śnie nie było co myśleć. Trzeba było za to zorganizować wodę, umyć się, zjeść śniadanie, pod warunkiem, że miało się co przegryźć. A zamiast kawy można napić się wody, ale po kryjomu, bo picie wody jest zakazane. Belgia, 11 maja 1915. Jeśli myślałem, że tego dnia dadzą nam spokój, grubo się myliłem. Około godziny 7 rano zwołano zbiórkę, bez tornistrów, do ćwiczeń. Dokładnie jak we Wrocławiu, od nowa zaczęło się szlifowanie. Ćwiczyliśmy też czynności zupełnie dla nas nowe, czyli prezentuj broń! Chętnie bym się dowiedział, po kiego diabła kazano nam uczyć się tego chwytu. Przecież nie będziemy przyjmować Francuzów prezentując broń. Myślałem, że na wojnie są inne rzeczy do roboty niż odbywanie zbędnych parad. Ale może faktycznie jest konieczne, żebyśmy się ze wszystkim zapoznali. Na przykład wczoraj wieczorem starzy oddawali salut swemu martwemu koledze, również prezentując broń. Ćwiczono też od nowa, tak przez nas znienawidzony i wyczerpujący powolny krok, nie zapominając o nauce salutowania. Jak dotąd nie opisałem szczegółowo wszystkiego, czego musi się nauczyć rekrut. Teraz pewno też już tego nie opiszę, bo są ważniejsze rzeczy do zanotowania. Przyjemną przerwę w mustrze przyniósł nam wrogi samolot, który wciąż krążył nad nami. Padło: przed samolotem! Kryj się! I trzeba było zbiec z otwartej przestrzeni do pobliskich krzaków i czekać, aż niebo będzie czyste. Obiad przyniósł nieco spokoju, ale po jedzeniu trzeba było się spakować i szykować do wymarszu. Znowu przyszliśmy na wielką łąkę i obozowaliśmy przy ekwipunku. Pod wieczór zjawił się duchowny w mundurze, kapelan dywizji, a na łące ustawiono mały ołtarz, który zabrano z dużego kościoła. Załadowano do skrzyń, przywieziono tutaj i już ołtarz polowy był gotów. Przed generalną absolucją zostało wygłoszone krótkie kazanie i pouczenie. Następnie otrzymaliśmy absolucję i przyjęliśmy święty sakrament ołtarza. Tylko katolicy. Taka generalna absolucja nie jest prawdziwą spowiedzią. Każdy w duchu miał przeprowadzić rachunek sumienia i żałować za grzechy. Można założyć, że wszyscy faktycznie tak uczynili, bo nikt z nas nie wie, czy jutro zaświeci mu jeszcze słońce. Po przyjęciu świętego sakramentu ołtarza zaintonowano chorał Ciebie Boże wielbimy i uroczystość dobiegła końca. Aż do wieczora leżeliśmy na tej łące. Nic nie było do roboty. Wydawano nam tylko żywność, tym razem nieoczekiwanie obfitą. Było kakao, herbata z rumem, chleb z masłem, smalec, ser, kiełbasa, cygara i papierosy, cukier, a wszystko w ilościach, które każdemu wystarczyłoby na kilka dni. Może tak to było zresztą pomyślane, dlatego poupychałem jedzenie w tornistrze, gdzie się tylko dało.
jak jakiś wędrowny młodzik. Wieczorem mogliśmy wrócić do znanego nam baraku, gdzie spaliśmy. Tym razem bez przeszkód, do 8 rano. Dzień transportu z Belgii do Francji wyznaczono nam na 12 maja 1915. Dziś pada i marsz do Menin, choć niezbyt długi, jest dość nieprzyjemny przy takiej pogodzie. Ponadto nie udało mi się jeszcze przyzwyczaić do tak ciężkiego ekwipunku. Na rynku w Menin pozwolono nam ustawić karabiny i zdjąć ekwipunek. Starsi żołnierze nie czują się tu już obco i odwiedzają swoje dawne kwatery, a my, nowi, jesteśmy wolni, o ile nie skierowano nas do warty karabinowej. Możemy więc udać się do bardzo licznych estaminets, czyli małych gospód. Dają tam jednak tylko bardzo jasną, gorzkawą, mętną i całkiem zwietrzałą lurę, którą śmią nazywać piwem. Mniej więcej po godzinie ruszamy na rampę załadunkową na pobliski dworzec w Menin. Tym razem trafiam do prawdziwego przedziału drugiej klasy. Podróż jest powolna, ale trwa nieprzerwanie. Jedziemy przez nieznane okolice i nikt z nas, zwykłych żołnierzy, nie wie, dokąd wiedzie droga. Wieczorem, już po zapadnięciu ciemności, musimy opuścić wagon i ustawić się w kolumnę marszową. Nie pada deszcz, ale w powietrzu czuć, że zbliża się wielka burza. Gdzieś w dali błyskawice raz po raz przeszywają niebo i przetaczają się głuche grzmoty. Na razie nie wiem, gdzie jesteśmy, ale wkrótce dowiem się, że miejscowość nosi nazwę Pont à Vendée, albo jakoś tak, i że jest stąd niedaleko do linii frontu. W najbliższej okolicy zalega nocna cisza. Robi to przygnębiające wrażenie. Do tego małpa gniecie, a my musimy stać i czekać całą wieczność. Wykorzystuję karabin jako podpórkę dla uciskającej mnie najbardziej w nerki małpy. Udaje mi się to tylko dlatego, że jest ciemno, bo przecież jest to w ogóle niedozwolone. Wreszcie możemy, a ściślej mówiąc musimy ruszać dalej, ale niezbyt daleko. Docieramy do małej francuskiej wioski, na poły opuszczonej, pustej, częściowo zrujnowanej. Ta dziura w mrokach nocy budzi grozę. Nie potrwa to długo, a dostajemy kwatery, ale jakie? Miejsca jest dosyć, ale tylko ono zostało, bo całą resztę zabrano. Nawet szyby w oknach sobie poszły. Żeby zapalić światło, dziury okienne trzeba zasłonić płachtami namiotowymi, potem załatwić słomę i systemem polowym zalec, czyli pójść spać. Enej, 13 maja 1915, Angres. Dobrze spałem i do tego naprawdę długo, bo tym razem nie było żadnego budzenia, jak w koszarach, ale około godziny 8 rano każdy musiał wreszcie wyleźć ze słomy i trochę się oporządzić. Potem umyć się przy studni na podwórzu i przynieść sobie kawę na śniadanie. Każdy musi troszczyć się sam o siebie. Nie ma tu sztubowych ani odpowiedzialnych za przynoszenie kawy jak we Wrocławiu. W zasadzie to cygańskie bytowanie nie jest tak surowe. Tylko my, nowi, nie możemy zapominać, że są tu też starzy. Nie starsi wiekiem, tylko tacy, którzy znaleźli się tu wcześniej i bez wątpienia przeżyli już więcej, przez co są bardziej doświadczeni. Naturalnie starzy oraz przełożeni traktują nas wciąż jak rekrutów. A jako, że wszyscy jesteśmy Górnoślązakami, a starzy to Badańczycy albo Brandenburczycy, słychać często o Uzyngerach albo polskich świniach. Nie jest to bardzo po kamracku, ale mówienie jest srebrem, a milczenie złotem. Pokażemy jeszcze tym panom, że potrafimy się odwinąć. W ramach służby nakazano nam wyczyścić broń, ale niewiele jest do czyszczenia. Musimy tylko uważać, żeby nam nasze piękne nowe karabiny nie zniknęły i nie zmieniły się w stare i zardzewiałe. Dla bezpieczeństwa zanotowałem numer mojej broni. W południe odbywa się apel karabinowy i mam wreszcie okazję poznać mojego dowódcę kompanii. To młodziutki podporucznik, który nazywa się Walter. Mój plutonowy to starszy facet z długą siwą brodą. Na pierwszy rzut oka dobrotliwy podoficer.
liczący już prawdopodobnie 60 lat, ale o randze niższej niż młody podporucznik. Jest tylko zastępcą oficera i przez starych nazywany jest zwykle starym albo papą Bricknerem. Moim bezpośrednim stałym przełożonym jest dowódca drużyny Gefreiter Cousensa, młody ochotnik. Apel mija spokojnie, bez wielkiego szlifowania, a potem szybko przynoszą nam jedzenie, bo mówi się, że zaraz pomaszerujemy dalej. Tak też się dzieje i udajemy się w kierunku południowo-wschodnim. Tym razem słońce świeci wspaniale, dzięki czemu można podziwiać okolice. Mała wioseczka, przez którą przechodzimy, nazywa się Anej, jeśli drogowskaz nie kłamie. Podczas wymarszu na południe, a potem na południowy zachód, mijamy kilka majątków ziemskich lub coś podobnego. Przy wiosce Lensles Aren albo Luazu nie udało mi się dokładnie ustalić nazwy. Widzimy kilka balonów obserwacyjnych na uwięzi, unoszących się w górze. Przypominają ogromne, szare kiełbasy i wyraźnie da się dostrzec człowieka w koszu pod balonem. Widać też podnośniki do opuszczania albo wypuszczania balonów w górę. Te balony zdają się być niezbyt oddalone od frontu. Tak sobie przynajmniej myślałem, dziwiąc się, że wroga artyleria nie próbuje ich zestrzelić. Bo to przecież cel widoczny z dala. Na południowy zachód od nas leży jakieś większe miasto, a za nim, w dużej odległości, widać pasmo wzgórz. To zapewne sławne i osławione wzgórze Loretto. Około godziny 5 po południu dochodzimy do miasta Lens, gdzie musimy maszerować w kolumnie grupami. Na próżno łudzę się, że w tym wielkim i pięknym mieście dostaniemy kwaterę albo przynajmniej zrobimy postój. Chociaż miasto leży na pozór tuż przy linii frontu, nie widać żadnych większych śladów zniszczeń. Wszędzie kłębi się wojsko wszelakich formacji, a francuscy cywile zaludniają ulice. Jest tu tak, jakby nie było wojny, albo jakby toczyła się ona z dala od tych ulic. Nie umiem sobie tego w ogóle wytłumaczyć. Przechodzimy marszem przez całe miasto, nie zatrzymując się. Na drugim końcu, gdzie okolica wydaje się uboższa, w ulicznym bruku widać dziury po granatach. Wygląda to jak niewielkie zagłębienie, które powstaje po wykopaniu małego drzewka. Kamienie brukowe leżą rozrzucone dookoła, ale w innych miejscach bruk został już naprawiony. Biegła tu zapewne granica tak zwanej strefy ognia. Skończył się już piękny, prosty krok marszowy i zaczął się żwawy krok w dwuszeregu aż do ostatnich domów przedmieścia. Zatrzymujemy się za ostatnim domem, gdzie możemy wyjść z szeregu. Ale nie wolno nam odchodzić. Musimy pozostać przy ekwipunku. Po dłuższej pauzie papa Brickner w krótkich słowach objaśnia nam nasze położenie i zadania. Znajdujemy się w drodze prowadzącej do Arras. Ale tam nie chcemy iść, bo wraz z nastaniem ciemności mamy skręcić w prawo i przez wioskę Angres dotrzeć do okopów. Łatwo powiedzieć, ciężko zrobić. Mój pierwszy pobyt w okopach, 13 maja 1915. Powinienem był lepiej sobie odpocząć podczas czekania za wspomnianym wcześniej domem, ale po pierwsze, byłem trochę ciekawy i chciałem się dowiedzieć, jak wygląda tam, dokąd mieliśmy się udać. Po drugie, z podniecenia ciężko mi było wysiedzieć. Po trzecie, chciałem wiedzieć, gdzie uderzą granaty. Nie dało się tego jednak stwierdzić, choć było słychać wycie, świst i wybuchy. Potrafię już też rozróżnić, czy słychać grzmot towarzyszący wystrzałowi, czy huk przy uderzeniu i eksplozji granatu. Po dokładnym wsłuchaniu się można też łatwo określić rozmaite tony przelatujących i wylatujących, czyli wrogich i własnych granatów. Ale poza tym nie mam pojęcia, jakie są skutki tej niekończącej się strzelaniny. Gdy zrobiło się dość ciemno i wróg nie mógł nas dojrzeć ze swojego balonu, ruszyliśmy szybkim krokiem w szeregu, jeden za drugim, pokonując dłuższy odcinek drogą, choć właściwie nie była to żadna droga. Gnaliśmy po prostu poprzek pola, na przełaj. Bieg skończyliśmy przy wysokim nasypie kolejowym.
Język utkwił mi w gardle, a mokra koszula przylepiła się do ciała. Tak intensywna bieganina nie była potrzebna. A może wszyscy tak się spieszyli do kuchni polowej, która zresztą miała dopiero dojechać. Pod nasypem trochę odsapnąłem. Wreszcie przyjechała garkuchnia i mogłem pobrać posiłek, a przede wszystkim napić się kawy. Poza tym nikt i nic nam nie przeszkadzało. Dolatywały do nas tylko odgłosy pojedynczych wystrzałów armatnich. Tak chyba musi być, żeby nie zapomnieć o wojnie. Przy nasypie kolejowym zatrzymaliśmy się na prawie 2 godziny, a potem wyruszyliśmy dalej, powoli i w ciszy, gęsiego. Nie umiem stwierdzić, jak długo maszerowaliśmy, bo w ogóle o tym nie myślałem. Wszystkie zmysły miałem napięte do ostatecznych granic. W każdej sekundzie oczekiwałem nieznanych zagrożeń, a przy tym zupełnie nie odczuwałem ciężaru ekwipunku i nie dostrzegałem przeszkód na drodze. Byle pozostać w szeregu, nie zerwać kontaktu ze szpicą, bo inaczej nie zdążę odpowiednio szybko wyrwać się ze strefy zagrożenia. Ale czy ta okolica jest faktycznie niebezpieczna? Nie trzeba tego nikomu tłumaczyć, to się dostrzega, to się po prostu czuje. Instynktownie wyczuwa się niebezpieczeństwo, choć nie widzi się zbyt wiele. Wydaje się, że nieco pojaśniało. A może oczy przywykły do ciemności, albo wzszedł księżyc. Tak czy owak, widać teraz wyraźnie zarys jakiejś wioski. Coraz większe i coraz bardziej upiorne stają się nierzeczywiste resztki murów o groteskowych kształtach i rozszarpane drzewa. Wkrótce trafiamy w środek tych gruzowisk. Panuje martwa cisza. Nawet stuk od naszych butów jest stłumiony. Każdy stara się iść możliwie lekko, żeby nie rozproszyć tej grobowej ciszy. Nagle dobiega skądś ostry, urwany, niezrozumiały, jakby dolatujący z daleka rozkaz. To wystrzał armatni, gdzieś w pobliżu. Mimowolnie wzdrygam się przerażony nagłą eksplozją. Trwoży mnie nie tyle myśl o niebezpieczeństwie, co nagły, nieoczekiwany wybuch, do którego nie jestem przyzwyczajony. Ale to strzela nasza artyleria, której nie musimy się obawiać. I jeszcze raz. Działa grzmią szybko, jedno za drugim. Zaraz potem następuje straszne, okropne... łamiące się echem na ruinach w tej nocnej ciszy. Nasz przemarsz nie zatrzymuje się ani na sekundę. Przeciwnie, ruszamy teraz jeszcze szybciej. Zapach pożarów, koni i prochu wypełnia bezwietrzną okolicę. Kolumna z końmi i wozami, wioząca jak się wydaje amunicję, zbliża się do nas powoli. Tu i tam, mimo spustoszenia, są jeszcze zamieszkałe domy i stodoły. Może więc nie jest tu aż tak niebezpiecznie, jak się wydaje. Po chwili przemarsz zatrzymuje się gdzieś z przodu. Powoli wychodzimy z wioski, tworząc teraz zwartą gromadę. Przed nami otwarte pole, położone wyżej niż wieś. Następuje niecierpliwe, kilkuminutowe oczekiwanie. Potem widzę, jak ci, co stoją przede mną, jeden po drugim zaczynają znikać w okopie szerokim na około 1 metr, wysokim jak człowiek. Ja też wnet ląduję w okopie i stąpam za innymi, coraz bardziej w głąb tego ciągnącego się zygzakami i chyba dopiero co wykopanego okopu. Maszerujący wciąż się zatrzymują, a koledzy nadchodzący z tyłu nas popychają. Trzeba stać i czekać, aż nagle z przodu znowu zaczyna się ruch w szybkim tempie. Padają jakieś rozkazy, które docierają do nas zwykle całkiem zniekształcone. Wskutek czego panuje beznadziejny chaos. Z przodu pada na przykład rozkaz. 2 metry odstępu! Przekaż dalej! Pierwszych 10 czy 20 ludzi robi to zgodnie z poleceniem. Potem jakieś tępe bydle zamiast 2 słyszy 10 i tak zniekształcony rozkaz przekazuje dalej. Albo w ogóle nic nie mówi, bo nic nie zrozumiał. Zdarza się też, że nie ma kontaktu. To znaczy następny kamrad jeszcze nie dobiegł. Nie warto zbyt obszernie rozwodzić się nad takimi ubocznymi sprawami, ale właśnie z powodu złego przekazywania rozkazów i prawdopodobnie tego,
że kadra nie miała jasności co do koniecznego i właściwego przydziału, musieliśmy godzinami stać w okopie, nie mogąc odłożyć ekwipunku. Raz kazali nam trzymać dystans na 5 kroków, to znów na 15, aż wreszcie cały okop udało się porządnie i regularnie obsadzić. W końcu nadszedł rozkaz. Każdy kładzie się tam, gdzie stoi! Tak jak pozostali, rzuciłem tornister na dno okopu i wyciągnąłem się jak długi. Hełm zastępują czapką polową, a jako poduszki użyłem tornistra. 14 maja 1915. Spałem bardzo źle i zmarzłem jak pies. Gdy wzeszło słońce, zaczęło się rozciąganie i rozprostowywanie kości oraz rozpoznawanie sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy. Większość zabrała się za wydłubywanie w ścianie okopu króliczych norek, żeby choć trochę zabezpieczyć się przed szrapnelami. Byle nie walnął granat, bo wówczas zasypie człowieka. Taka królicza nora w ogóle nie ma wzmocnionych ścian. Jedzenia mamy dosyć, gorzej jest niestety z piciem, a dzień robi się coraz bardziej gorący. Poza tym dają nam spokój. Nawet Francuz zachowuje się porządnie i nie naprzykrza się nam swoimi wstrętnymi pozdrowieniami z żelaza. Wciąż nie jesteśmy jeszcze w najbardziej naprzód wysuniętym okopie, lecz w tak zwanej pozycji 1,5, czyli w trzecim okopie jako rezerwa bojowa. Dzień spędzam na ogół drzemiąc na siedząco, bo mimo ciszy naprawdę nie można się wyspać. Na to jestem zbyt zdenerwowany. Pod wieczór musimy przejść do następnej linii okopów, do tak zwanego okopu 5/4. W przeciwieństwie do wcześniejszych okopów, gdzie są same piaski, tu jest twarda gleba kredowa i żwirowa, a okop w niektórych miejscach nie ma nawet metra głębokości, dlatego w nocy trzeba będzie porządnie się okopać. Żeby zabezpieczyć się na wypadek ostrzału ogniowego, każdy zadaje sobie trudu i to bez zbędnych rozkazów. Po zapadnięciu zmierzchu, grupa wyznaczonych do tego zadania kamratów przynosi ciepły posiłek. Jak zawsze ryż z mięsem. Nic do picia, a tak bardzo dręczy mnie pragnienie. Zaczął padać deszcz i nasze piękne nowe ubrania wnet wyglądają tak, jakby je wytaplano w błocie. A tu trzeba pracować, żeby jak najszybciej skończyć. Mamy bowiem wracać na tyły. Tak nam przynajmniej obiecano. Stało się jednak inaczej. Dziękuję za odsłuchanie tego odcinka. Moi drodzy, jeśli Wam się podobało i chcielibyście udzielić mi wsparcia w mojej twórczości i pracy, którą wykonuję, zapraszam na moją stronę Patronite, do której link znajdziecie w opisie filmu. Zapraszam również do subskrypcji, mile widziana łapka w górę, komentarz do obejrzanego materiału, a jeśli masz ochotę śledzić dalsze losy Alberta Adamskiego, wystarczy kliknąć serduszko. Dziękuję ślicznie.